produkty, kultur, super produkty, super produkcje. Ofiary mody, autodestrukcje. Matką tu produkt, a wkraczając tu w ogół sprzedaż idzie do przodu, ubiór częścią zawodu. Są gwiazdy na chwilę, czekasz chwilę na gwiazdę. To tuż po przebudzeniu są nowe zanikatne. Fabryki tele opychają wiele na co dzień, kopiując na siłę z tego co fresh na zachodzie. Nadają modzie tani styl i prowincjonalizm. My sprzedajemy produkty, bo my jesteśmy na fali. Konsumpcja to prestiż większość ludzi z małych mieścin. Pracuje i nie śpi, pracuje i wierz mi. Wyrobnicy z fabryki mają rytm rodem z pieśni. Prezesi robią zdjęcia, są coraz tak potężni. Weźli kapitaliści, mówią ci się tenziści. Ciśni ci się hajsy, rosnący na wiśni. Ciśni ci się ten, ty masz hajsu na kiści. Anarchiści chcą odebrać swój wyścig. Nie możesz przegrać, koło nic nie gra. Nie ma kasy, gdzie są media. Nie ma zdjęć już wizażystek, jakiś łystek zabrał fleszę te. Nagle na kieszeń skoczył wydatkowy pressure. Po czym nie ma produktu, na brud się stoczył. Toczył dury, że zaskuje w oczy. Nie da się zaskoczyć, chłopak. Wiele skłoczy się w slogany. To nie gadżety oferują trwałe zmiany. To siła w nas samych. Druga strona medalu to konsument. W pewnym sensie kreowania produktu instrument. Powstaje w tym miejscu bezsprzeczny argument, że relacja między nimi musi być silna jak monument. Fabryka, transport, łuka sklepowa. To tak jak ma głowa, kartka, sędzia mikrofonowa. Zasada wszędzie ta sama i niemagiczna. Nie tylko ludzka, lecz kosmopolityczna. Chcę, by na świecie zostały wytwory twojej osoby. By ktoś w przyszłości miał do wspominania mnie powody. Pozostać na stałe w umysłach pokoleń nowych. Nie zniknąć jak ci, czy towar sezonowy. Produkty ludzkiego życia są bardzo różne. Jedne kwadratowe, a drugie poduszne. Tworzone przez umysły pełne, a czasem próżne. Przezczesne, nowoczesne, przestarzałe, zbyt późne. Efekty pracy rzeczywiste, inne wirtualne. Profesjonalne często jednak są banalne. Fatalne w skutkach próby ich konsumpcji. Mogą doprowadzić do autodestrukcji.